No, wymusiłeś. Pan słusznie zatrąbił. Syneczku, syneczku, bo wyjdę. Co pokazujesz, chłopie? Ty nie wiesz, co ty robisz. Coś ci pokazywał, tak? Coś na rękę pokazywał. I no roz. Pamiętasz swoją najlepszą wypłatę? Walka z Kliczką, no tam parę milionów wziąłem, no oczywiście. Ale euro? Nie, dolarów. Dostałeś w okolicach 10 milionów złotych. Pytanie, czy możesz potwierdzić? No ty przeliczysz... Słuchaj, nie wiem, czy stać go na takie zawód. Myślę, że nie stać, ale... Myślisz, że nie stać Neumana na Rolls Royce'a i to jest... No chyba, że wygra w to lotka. No. Już nie zdążymy, nie, bo nie ryzykujmy. Nie bój się, zadam kim jedziesz. Czyli samo tutaj wiesz. Tak, no i co? Dosie! Jesteś przekonany, że zawsze będziesz ze swoją żoną? Różaniec, spowiedź święta i Eucharystia. A ile razy przeczytałeś Biblię? Na końcu tej drogi już na ciebie czeka policja. To koledzy. Myślisz, że będzie mandat? Nie ma takiej opcji. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Popularność Tomasza Adamka nie słabnie. Przed laty jego emocjonujące walki oglądały miliony Polaków. Dziś opowie o kulisach swojej pięściarskiej kariery oraz życiu po zawieszeniu rękawic na kołku. Co prawda góral w najbliższych miesiącach planuje stoczyć jeszcze jedną pożegnalną walkę, ale z pewnością nie robi tego dla pieniędzy, bo je umiejętnie ulokował w nieruchomościach. Do podejmowania rozsądnych życiowych decyzji i planowania kariery zachęca także partner kanału, firma Columbus Elite, będąca liderem branży odnawialnych źródeł energii, która stwarza młodym osobom szansę na rozwój oraz zbudowanie kariery w innowacyjnej branży. Kilka tygodni temu gościłem na kanale prezesów wspomnianej firmy w postaci Pawła Bednarka oraz Rafała Kołątaja. Polecam ten wywiad wszystkim tym, którzy zastanawiają się zarówno nad założeniem biznesu, jak i zmianą pracy, bo moi goście dzielą się swoim bogatym doświadczeniem. Zaglądnijcie w opis filmu, gdzie znajdziecie więcej przydatnych linków i informacji. Na uwagę zasługuje także fakt, że w branży OZE głównym czynnikiem decydującym o wysokości zarobków jest zaangażowanie. Zresztą to właśnie ambicja i fokus na konkretny cel doprowadziła wielu moich gości na najwyższy biznesowy level. Teraz zapraszam Was na rozmowę z Tomaszem Adamkiem, który również podzieli się kilkoma cennymi życiowymi lekcjami. Popatrz, Polska taka świetna pod kątem pogodowym dzisiaj, trochę jak Miami. Będziemy też mieli małą saunę w czasie podróży dzisiejszej, to też musisz się na to przygotować, bo maluch bez klimatyzacji. Lubię gorąco, nie lubię zimny. Ale wiem, że w przeszłości miałeś parę razy do czynienia z maluchem i nawet byłeś właścicielem trzech pojazdów tej marki. Trzech pojazdów, jednego rozbiłem. Dwa sprzedałem. Ale przechodząc sobie do kwestii już takich bardziej związanych z Twoją codziennością, to mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, jesteś człowiekiem, który jednocześnie o sobie mówi, że jest patriotą, kocha Polskę, ale tak na odległość, mam wrażenie. Z czego to się bierze? Bo przecież mógłbyś sobie mieszkać gdzie chcesz, masz dobrze zabezpieczony pewno majątek, spory zgromadzone przez lata, a jednak decyzja zapadłaby wyemigrować na dobre. To dlatego, że bok zawodowy... Był już kilka lat przede mną w Polsce, ale no ten dalej bok zawodowy jest, jakby można powiedzieć, świeży w Polsce i do pewnego momentu możesz się rozwijać i tak było w moim przypadku również, mówię jeszcze do świętej pamięci już dzisiaj Andrzeja Giemitruka, mówię: Andrzej, ja czuję, że mam jechać za ocean, czyli do USA. No i tak żeśmy nad tym rozmyślali, gdzie, do kogo zadzwonić, no i tak się to wszystko złożyło, że akurat no, Andrzej Gołota, Zygi Rozalski, telefony, poznaliśmy też ludzi, telefon, no i wyjazd do Ameryki, kontakt Don King, pierwszy kontrakt zawodowy. Też wykupiłeś się u Dona Kinga, to jest wątek, który gdzieś kiedyś w jednym z wywiadów się pojawił, ale został zasygnalizowany, niezgłębiony. Jak to wyglądało w praktyce, wykupienie się od swojego promotora, jeśli moglibyśmy sobie o tych wątkach biznesowych porozmawiać? Wykupił mnie znany w całej Polsce, myślę, że nie tylko w Polsce, Bogusław Baksik, który wyłożył pieniądze i wykupił moją kartę. No i myśląc, mówił o wielkim, założył ten bokserski biznes, mówi, zrobię największy w Europie biznes, takie były jego opowieści.
ale na tym tylko to pozostało. No, zrobił jedną walkę. Kontrakt mój tego roku to było bodajże 2007. Nie wiem, czy dobrze mówię, bo te data mi też mogę się pomylić. No i kontrakt wygasł. No i wtedy ja stwierdziłem, że trzeba wyjechać do USA, no bo po prostu w Polsce nie ma perspektyw rozwinięcia swojej kariery jako pisarz zawodowy. Czyli w praktyce to wyglądało tak, że dany promotor, w przypadku tym konkretnym Don King, miał twoją kartę zawodniczą i wszystkie transakcje te związane z zawodowym pięściarstwem musiały przechodzić przez niego, tak? Dokładnie. Jest po prostu, jesteś jego jakby własnością. Taki tak trochę niewolnik. Niewolnik, no, bo decyduje o wszystkim i tak dalej. I za ile cię wykupił? To było 750 czy 800 tysięcy dolarów. I dzięki temu tak naprawdę mogłeś wszystkie swoje prawa sprzedawać też do transmisji, tak? Dokładnie, znaczy no wtedy już... Te wizerunkowe. Wizerunkowe tak, ale jeżeli chodziło o gale sportowe, o jakby moją dalszą karierę, no to już robił, to miał to robić Baksik. Ale że tam też po prostu to wszystko nie wyszło, a miałem tak kontrakt dobrze zrobiony, kontrakt pomagał mi, do dzisiaj mamy dobry kontakt, Stanisław Skrzyński z Warszawy, więc z końcem roku kontrakt wygasł, no i byłem znów wolnym człowiekiem i wtedy co, no telefon do Zygiego, Zygi, bardzo cię proszę o pomoc, a Zygi, dobry człowiek. Więc latem 2008 zabrałem dzieci, dwie córki, Roxanę, Weronikę, Dorota. No i wylecieliśmy do USA. No i to był też wielki szok dla moich dzieci, bo mam w Gilucach duży dom, a tu wpadliśmy do New Jersey, wtedy mieszkaliśmy rok w Secaucus i do małego mieszkanka, 3 pokoje, malutka kuchnia, łazienka. Te dzieci płakały bez języka, że ten, a ja jako guru mówię, na kolana, modlitwa. To bardzo duża odwaga, bo też mogłeś się zadowolić tym, co już tutaj zbudowałeś, co miałeś, czyli sporą lokalną popularność, dom w swoich rodzinnych stronach, w których zbyt wiele się nie dzieje, ale na pewno też spory sentyment do tych okolic masz. Wyprowadzasz się za granicę, musisz zbudować nie tylko swoją karierę, ale także znajomość języka, kultury, obyczajów. Można powiedzieć, wszystko zacząć od nowa. Tak? Czyli język też u nas, mieliśmy rosyjski w szkole, ja nic nie mówiłem po angielsku i wszystko jakby po prostu, tak mówisz, wszystko zaczęliśmy od nowa. Po jakim czasie poczułeś, że ten amerykański sen się spełnia? Kiedy kupiłeś sobie pierwszy dom, powiedzmy? Kupiłem pierwszy dom w 2009 roku. Czyli rok później. Rok później kupiłem dom, dostałem kolejne dobre walki, nie małe pieniądze i Zygi mnie mówił tak, ja też przyjechałem biednym, też wychowany bez ojca. Mówi, inwestujesz wszystko w nieruchomości. Bo mówi, ty pójdziesz na emeryturę, bo kariera trwa, jedni myślą, że długo, ta kariera trwa naprawdę bardzo krótko i to jest krótki okres zarabiania pieniędzy. Propozycji zawsze jest wiele, zainwestuj tu, zainwestuj tam, wielu też potraciło pieniądze. Mówi Zygi, tylko nieruchomości. No i też posłuchałem, jako można powiedzieć gówniarz, bo Zygi ma ponad 60 lat. No i kupiłem pierwszy dom, potem kupiłem drugi, trzeci, czwarty, tam to multifamily. No i to było najlepsze pocięcie w moim życiu i dlatego jest jak jest. No. I to jest też coś na pewno, co trzymać się za oceanem, no bo musisz tego wszystkiego doglądać, nie? Tak, znaczy też to jest, moje córki mówią, mówię, chcielibyście mieszkać w Polsce? Nie, już się nauczyły po prostu życia tam, no też powiem szczerze, ta młodsza, zwłaszcza młodsza, miała 8 lat, jej Polski nie jest już tak, jak powinien być. No i no co, wiadomo, szkoły, studia, teraz skończy studia właśnie, ostatni rok szkoły, jestem już dziadkiem, młodym dziadkiem, ale jestem dziadkiem, wnuczka Kornelia, także no, życie toczy się w Ameryce, no i ja mówię, tu zostajemy, to pamiętajcie, że kiedyś tatusia, jak Pan Bóg mnie zabierze na drugą stronę, trzeba zawieźć do Polski. No, piękne podejście, myślę, choć
też te kariery związane z pięściarstwem przeważnie są też związane z emigracją, przynajmniej jeśli mówimy o Polakach. Dariusz Michalczewski, wielka kariera, wielka popularność w Niemczech i większość czasu spędzona właśnie tych swoich najlepszych lat za zachodnią granicą. W Twoim przypadku, czy w przypadku Andrzeja Gołoty, to samo. Dariusz Michalczewski średnio za walkę dostawał milion marek, milion euro i w okolicach 50 walk zgromadził. Też poinwestował w nieruchomości, oczywiście tam były jeszcze rozwody. A jak ta Twoja kariera pod tym kątem się poukładała? Pamiętasz swoją najlepszą wypłatę? Walka z Kliczką, no tam parę milionów wziąłem. Oczywiście. Ale euro? Nie, dolarów. Wiesz, tylko wiesz, gazeta pisze, dostał za walkę mam 3-5 milionów, to gazeta zawsze, papier wszystko przyjmie, tak? Wiadome są podatki, przecież musimy pamiętać, że na przykład w Stanach jest 42% najwyższy podatek i minus jest menadżer, jest trener, wiadomo, że te koszta trzeba ścinać, a na papier podaje brutto, no tak na rękę zostaje dużo mniej. Ale są to takie kwoty, że no po prostu no inwestujesz, płacisz gotówką, kupując domy, no i idąc na emeryturę, no nie muszę się martwić, że no jutro nie mam co do garka włożyć. Dom na Podhalu stoi pusty, czy wynajmuje się? Wynająłem ten dom, stał pusty ileś lat, wreszcie mówię, no nawet teściu do mnie mówi, dom trzeba wynająć, no bo dom się niszczy, a też go opalałem, no akurat mam olejowe ogrzewanie. I to wszystko, te pieniądze szły jakby w powietrze, no więc trzeba było to wynająć. Podpisałem właśnie niedawno umowę na 5 lat z taką firmą i troszczą się o dom, no, bo po prostu nieruchomość no, nie może stać sama. A powiedz mi, w jaki sposób udało Ci się zbudować poczucie wartości w sytuacji, w której wywodzisz się z domu bez ojca, gdzie musiałeś na ulicy często udowadniać swoją wartość, a zaczynasz zarabiać w milionach dolarów. To też łatwo się zatracić, prawda? Ja tak byłem wychowany i tak byłem moje córki i też mam 100% pewności, że tak swoje dzieci one będą wychowywać. Wiara, byłem ministrantem i o tym zawsze głośno mówiłem wiele razy. Mama nauczyła pacierza, poznałem przez Dorotę, jako młody chłopak, też z domu bardzo katolickiego i zawsze przez życie idę z Bogiem i tak byłem moje dzieci. Dlatego tutaj nic w życiu człowieka nie zaskoczy, nawet jej przyjdzie, nie wiem, czy choroba, czy jakieś tam problemy. Zawsze bierze się do ręki różaniec i się modli i to jest siła i każdy mówi. I mnie też wiele razy pytali, Tomasz, jaką to masz mocną psychikę? Ja mówię, chłopcy, modlę się. A to ci pomaga? Tak. Bo przecież sam siebie człowiek jest słaby. Ale to jest człowiek. Wiara, czy to jest jakiś mechanizm wiara. Oparty nie, na tym, wiara. Że wierzę ci to po prostu pomaga? Wiara, no bo no przecież jestem tylko człowiekiem, jestem słabym człowiekiem, tak? Grzesznikiem jestem, ale Bóg ci daje siłę, no to jest moc z nieba, no jesteśmy dziećmi Boga, no trzeba wierzyć, no jeżeli nie wierzysz, jesteś słaby i pusty. Zaraz sobie pewnie jeszcze parę razy nawiążemy do tych wątków związanych z wiarą czy byciem z drugim człowiekiem, ale skoro wspominałeś o walce z udziałem Kliczko, to chciałbym Ci powiedzieć, jak wyglądała garza Mateusza Masternaka, który poprzedzał Twoją walkę. Tam było chyba 20 tysięcy dolarów na niego przeznaczone, po czym jego przeciwnik powiedział, że on za tyle na jego terenie walczyć nie będzie, bo 20 tysięcy też miał on dostać i albo Masternak oddajesz swoją wypłatę, Albo koniec marzeń o tym, by zawalczyć przed Adamkiem. Słyszałeś tą historię? Nie słyszałem. Walczył za 5 tysięcy chyba złotych nawet, czy dolarów. Niech nawet o złotówki chodziło. Ale tak, ja słyszę, ile chłopaki zarabiają, to ja mówię, no wiesz, jeżeli nie masz podstawy amatorskiej, czy jak ja walczyłem od 12 kurczę, jako amator, stoczyłem 120 walk, byłem na Mistrzostwach Europy, zdobyłem brązowy pas wtedy jako jedyny Polak. W 1998 roku, więc miałem jakiś start, przepustkę do boksu zawodowego. Byłem jakby kandydatem na medal na Sydney, ale no, co my wtedy robimy? Znów modlitwa, kościół i poczułem, że jedę za ocean. No na pewno wiara gdzieś w Twoim życiu stanowi
bardzo znaczący fundament, ale jeszcze sobie nawiążemy do tego Masternaka, bo on, siedząc na twoim miejscu, bardzo też elokwentny, fajny facet, sensownie mówiący, a jednak słyszałem, że ty za tamtą walkę dostałeś w okolicach 10 milionów złotych. Pytanie, czy możesz potwierdzić? To przeliczysz. Ja dostałem, parę milionów, to już dokładnie pamiętam. No pamiętajmy, że trzeba płacić podatki, no ale co robiłem? No ale on też od tych 5 musiał zapłacić 1000 zł. No wiesz, to są stawki polskie, no dlatego promotor, jeżeli jest promotor amerykański czy tak dalej, zarabiał w markach czy potem w euro. No ale nie jest to chore? Że takie są dysproporcje? No ale jesteśmy tylko Polakami. No, a kiedy ma Polak z górki? Zawsze ma pod górkę, tak? Cokolwiek robi w życiu, no Polak nigdy nie miał łatwo. A odczułeś kiedyś, że w związku z tym, że jesteś Polakiem, ktoś się z tobą nie liczy tak, jakby się mógł liczyć na przykład z Austriakiem, Niemcem, Brytyjczykiem? Wiesz co, akurat jeżeli chodzi o Stany, nie, tam nie ma. Tam jest tyle narodowości, tyle. Każdy jest. No nie ma przez pan, nie mówią ser, wiesz. Tam jesteś wszystko na you. I tam jesteś dla wszystkich równy, czy masz w kieszeni $1 000 000, czy mieszkasz w domu za 20, tam jest równość. I mi to bardzo odpowiada. W Polsce często widzę, że wiesz, byłem jakiś tam aktor, czy tego, głowa do góry, wiesz o co chodzi. I nie ma tej pokory, wiesz, a w Stanach tego nie ma. Byś zobaczył Ziggiego jako dżiniarz ubrany, spodenki, adidasy, wiesz, koszulka, byś powiedział, no nie no gościu, a gość multimilioner. No i to właśnie też tam myślę, że różnica między Polską a USA, że jesteś po prostu normalny, masz być normalny. Mhm. No ale też powiem ci szczerze, że na twoim miejscu siedziało kilkaset osób i realnie rzecz ujmując, poza nielicznymi wyjątkami, nikt nosa nie zadzierał, więc to jest też kwestia indywidualna, prawda? Zależy pewnie od tego, co się z domu wynosi, no, z jakiego środowiska. Ja myślę, że właśnie z domu się wszystko wynosi. No jeżeli dzisiaj, no nie wiem, wyobraź sobie, żebym ja dzisiaj bił się w ringu, przez te lata, co walczyłem, mając zamożnych rodziców, i wtedy inaczej patrzysz na życie, no masz wszystko, masz przygotowane, no ja... Słuchaj, ja musiałem walczyć 12 roku życia, chciałem iść, wiesz, sport, nie poszedłem, Bogu dziękuję, że poszedłem w sport, miałem ten talent, że nie poszedłem jakąś, wiesz... Gangsterską drogą? Gangsterską, kradzieżę i tak dalej, no bo przecież się widzi, ile się stoczyło młodych ludzi. Ja to miałem ciężki, no nie było łatwo mamie, no że nas była, mam 4 siostry, mamie nie było bardzo łatwo, ale mama też poradziła sobie. Na pewno nieraz, nie jedną noc przepłakała, no bo co, bez ojca chowani. No ale da się, no dlatego wiara. Jeżeli masz wiarę, jeżeli modlisz się do Boga, to tą siłę dostajesz, bo sam siebie człowiek jest słaby, to już powtarzałem, no więc... No ale też na pewno wiara wiarą, ale stabilność finansowa w tej chwili ci pomaga w tym, by też funkcjonować na własnych zasadach. Jesteś takim człowiekiem niezależnym w 100%. Nie? No tak. Jest to duży plus, no ale mówię, gdybym tego z domu nie wyniósł, nie umiał oszczędzać pieniądze, to dzisiaj bym co, jeżdżę sobie Lamborghini, kupujesz sobie, nie wiem, Rolls Royce'a, no i co, pieniądze rozwalisz. Jak to niektórzy pięściarze, w większości pięściarzy, tak jak Mike Tyson czy Evander Holyfield, zarobili setkach milionów dolarów i po kilku latach wyszło, że... Porosną koszty życia. Tak, dokładnie. Dom tu, dom tam, wiesz, i zaraz się... Nagle znajduje 20-30 przyjaciół, wszystkim stawiasz tego, na pieniądze kubka ubywa. A ciebie ktoś na jakieś pieniądze kiedykolwiek szukał? To bym zrobił porządek z tym człowiekiem. Tutaj no, trzeba być bardzo ostrożny, no, wielu przyjaciół na pozór też proponowali to, tamto, a zawsze Ziggy takim był moim doradcą. Nie rób tego, zostaw, bo nie chcę przekląć pieniądze, uwalisz pieniądze. No i jakoś tak człowiek rozsądnie podchodzi do tych spraw i Bogu dziękować, no mówię, i też tak właśnie na tej podstawie, co ja przeżyłem, też pokazałem to dzieciom, że można normalnie żyć. Mhm. Jeszcze przed dzisiejszym nagraniem nagrywałeś jakiegoś chyba TikToka, czy tam YouTube Shortsa. Twoi w zasadzie asystenci, stojąc przy moim maluchu, parodiowaliście Marcina Najmana stojącego na tle swojego Rolls Royce'a. Skąd w ogóle taki pomysł i co myślisz w ogóle o tych osobach, które gdzieś w tym polskim środowisku kupują Rolls Royce'a, kiedy ty, dysponując budżetem kilkadziesiąt razy większym, jak nie kilkaset, no tylko się... uśmiechasz. Słuchaj,
Nie wiem, czy stać go na taki zawód. Myślę, że nie stać, ale... No, myślę, że nie stać Neumana na Rolls Royce'a i to jest... No chyba, że wygrał w totolotkę, no bo na sporcie nie zarobił... Może powiedzieć tyle, co na sponsorach zarobił. Znam historię, ja tam jakieś docinki jego słyszę po tym internecie. Ja nawet nie chcę za bardzo, bo ja nikogo nie chcę ubliżać tym, że jestem katolikiem. Ja robię swoje i tyle. No, a jeżeli nie masz talentu, nie jesteś go od Boga, nie masz talentu, no to musisz to nadrobić pyskówkami, zaczepkami. A zawsze powtarzałem i będę powtarzał, póki będę w mediach, że masz charakter, masz serce, idziesz do ringu i pokazujesz charakter. I wtedy widzisz na stadionie we Wrocławiu, tam ponad 44 tysiące ludzi było. Czyli jak masz walczyć jak wojownik, masz kibiców, a jest tak, się słyszy, że rozdają bilety, żeby zapełnić halę. No więc... Ale to mówisz o tej Narodowej Gali Boksu na Stadionie Narodowym, którą współorganizował Marcin Neumann. Natomiast freak fighty z tym problemu nie mają. Ja pamiętam swego czasu, jak pewien freak fighter wyzywał cię na pojedynek, mówił, że możecie się zmierzyć. Byłeś wtedy zażenowany, pomyślałeś, z czym do ludzi, no wiesz o co chodzi, że jednak twoja pozycja jest taka, no ja się czułem dziwnie, jak to widziałem. Wiesz co ci powiem, ja tylko zawsze mówię, tam YouTube wszedłem, patrzę, ten Boż, co tam napisz, ale to gdybym powiedział, tak, walczymy, to zrobiłbym jemu reklamę, wszedłby na ring, dostałby w łeb po paru sekundach. No nie, Adamek był lepszy, no ale wiesz, no my zarobił pieniądze, no tak ten biznes działa, no. I potem jeszcze przez wiele lat zarabiał te pieniądze dzięki tej walce. No wiesz, no to słuchaj, ja mówię, masz, dostałeś talent, masz charakter, wchodź do ringu, walcz, zarabiaj i wtedy masz kibiców i to właśnie widać po tych, po no, halach. Szpilka widzisz, miał talent, miał kibiców, dalej ich ma, jednak poszedł w stronę freak fightów, choć jeszcze tam pewnie szansa na parę walk była. No wiesz, też przegrał kilka walk i miał nokauty. No jest to bardzo przykre, bo ja dziękuję Bogu, że przez całą karierę leżałem też przecież na deskach parę razy, ale nigdy nie odcięło mi prądu, bo to jest to ciężkie. To potem trzeba będzie w przyszłości odchorować, no bo to nie są żarty. Boks to nie szachy. No ale wiesz, każdy chce zarabiać, póki młody Artur jeszcze nie jest tam stary, może zarabiać. Poszedł w freak fighty, ma tam sponsorów, ma ten... No oczywiście, ja życzę mu wszystkiego najlepszego. Mamy też jakiś kontakt, no Artur jest fajny gościu i życzę zawsze każdemu wszystko najlepszego, przede wszystkim zdrowia, no bo zdrowie jest jedno i jeżeli wiesz, przegrywasz, są nokauty, no trzeba karierę kończyć, bo to wiesz, jednak młody się czujesz fajnie, no ale przed tobą jeszcze trochę lat życia i... że potem wiedzieć, co się robi w życiu, no bo przecież można tracić i pamięć i tak dalej. Ja mówię ci, Bogu dziękuję, nie mam problemu, mam dobrą pamięć. Nie mam problemu, że dzisiaj jadę, nie wiem, gdzie jadę, wiesz, a słyszę takie przypadki, że takie są. To wtedy mówię, chłopie, kończ karierę, bo ktoś będzie musiał cię prowadzić na starość, wiesz, mieć opiekunów będziesz musiał mieć, no to... Dlatego powtarzam, że Bóg to nie są szachy. No tak, nie są to szachy. Czasami lepiej się zadowolić już tym majątkiem, który udało się zgromadzić, jeśli ktoś potraktuje to jako typową pracę i sposób na życie i potem się już skupi na innego typu rzeczach. Ale mam wrażenie, że ty cały czas miejsca dla swojego funkcjonowania codziennego szukasz, bo tutaj gdzieś słyszałem jakieś anegdoty z tobą w roli głównej, że zajmujesz się tam kafelkami, układasz sobie w swoich domach, znaczy, że remontujesz nie, je. Słuchaj, ja tak byłem wychowany. No. Teściu akurat mój Józek, budowniczy, emerytowany. Czyli jesteś fliziarzem, tak? Umie wszystko zrobić. Kafelkarzem. Żona kiedyś powiedziała, tam łazienkę taką miałem małą, w basementie, mówi, weź kogoś, niech tu łazienkę zrobi. Ja to położę. No, ty położysz, jak to moja żona. Położyłem łazienkę. Kto ci to pomagał robić? Sam to robiłem, no ty sam zrobiłeś. Da się, da się. No ale wiesz, my, tak jak mówię, wychowani w górach, żadnej pracy się człowiek nie boi. No jeżeli... Czyli jakiś fach masz, jakby się wszystko nagle... Znaczy, nie, skończyłem pierwszą moją szkołę zawodową, to była moja pierwsza szkoła, AGD, czyli naprawiałem pralki, lodówki, sprzęt mały, roboty i tak dalej. Także umiem, do dzisiaj bym podejrzewał, naprawił, no zmienia się oczywiście komputery, system, ale uczyłem się tej zawodu. Robiłem nawet bodajże 2 lata pracowałem po szkole, no ale potem poszedłem, robiłem technikum, potem studia i
No i boks, no to była moja przyszłość. Czułem, że mam być w tym sporcie, że mam talent i wszystko było jakby postawione na jedną kartę, że trenuję ciężko i zarabiam pieniądze w tym sporcie właśnie. Jasne. Natomiast w tej chwili boks zawodowy no, jest na zakręcie znaczącym. Brakuje takich silnych jednostek, jakie były jeszcze 10 lat temu na ringu. Wtedy, powiedzmy, schodził ze sceny Gołota, Saleta, ale byłeś tak samo ty, był Szpilka, był Włodarczyk, który dalej się gdzieś tam pojawia. Mateusz Masternak zaczynał się gdzieś wychylać. Dzisiaj jest z tym problem. Ludzie skupiają się na takiej łatwej w konsumpcji rozrywce, na prostych emocjach, na generowaniu konfliktów. Ja wiem, że ty jesteś człowiekiem niezależnym i dla ciebie milion złotych to nie są specjalnie jakiekolwiek pieniądze, które by mogły zainteresować, a takie garze są właśnie we freakfightach. Czy ty sobie wyobrażasz, by jeszcze w przyszłości z kimś wyskoczyć na takiej gali i spróbować w formule na przykład MMA? Kiedyś propozycję dostałem, Martin, to chyba współwłaściciel jeden, tak? Bo to mają razem z tym, z drugim. Dostałem propozycję, żebym zawalczył właśnie w MMA. Ja mówię, Martin, nie no, całą karierę byłem, też nie małe pieniądze mi oferował. Jakiej wielkości? No, niezłe pieniądze, okay. Niezłe pieniądze. Ja mówię, nie no, słuchaj, zaczynałem w boksie, jako pięściarz i tak zakończę, no to nie można się rozmieniać, bo wiesz, no robisz coś całe życie, a ja byłem takim chłopakiem ze wsi, że jak czegoś się złapałem, to trzymałem się tego, robiłem tak, aby to było w moim życiu, przyniosło mi sukces i tak dalej, tak to mówię przykładowo o sporcie, no to znaczy daję przykład o sporcie, boks, trenowałem bardzo ciężko, zima, lato, śniegi, mrozy, biegałem, trenowałem. Czułem, że idę w dobrym kierunku. No, jeżeli cokolwiek robię w życiu, robię na 100%. Nie, nigdy nie robiłem tego, a jakoś będzie. Nie, to nie moje podejście. Trzeba mieć charakter. No i to wiesz, samo zaparcie w sobie, że robisz to, idziesz w dobrym kierunku i wtedy są z tego potem są owoce. No. A czy ten majątek, który udało ci się zgromadzić przypadkiem nie jest największym twoim problemem? No bo jesteś, tak jak wspominałem, człowiekiem, który może sobie pozwolić na wiele, sportowo także jesteś spełniony. Może trochę brakuje wyzwań w tej chwili, tej adrenaliny? Wiesz co, to tak siedzę w domu, żona mówi, z rok temu, dwa lata mówiła, umiesz robić construction, zakładaj firmę. Dzieci będę mówił, jeździł, mówię, po budynkach się, mówię, ten. Mówię, ja to do telewizji bym się. No, gwiazdożyć by się chciało, nie? Złap się ciężkiej, twardej roboty. Mówię, nie. Coś będę robił na pewno. No, bo wiesz, no, mieszkam w USA, to jest pierwsza sprawa. Gdybym mieszkał w Polsce, pewnie bym był cały czas w mediach. W telewizji jednej, drugiej, trzeciej bym na pewno był, miał inną pracę, tak? Ale w Stanach są jakieś realia, jakie są, no jesteś dalej na obczyźnie, mimo to, że mam paszport amerykański, no ale jesteś obcokrajowcem, no i po prostu są takie możliwości, a nie inne. No. Mhm. No tak, ale ewidentnie ci brakuje tej adrenaliny. To po prostu widać. To Dorota wyjeżdżając mi tak, mówi do córek, mówi, zobaczycie, jak ojciec przyjedzie, jakie będzie szczęśliwy, no nie, gwiazdorzył, nie, tutaj, mówi, zdjęcia, nie. Dziewczyna to żona mówi, jak coś zobaczę, mówi, nie ręczę za siebie. Ale w sensie jakieś takie sytuacje damsko-męskie, tak? Tak. Ty, ja zdrowy jestem. Nie, wiesz, tutaj po prostu w tym kontekście chciałem zapytać, bo jednak jesteś w bardzo długim małżeństwie, jednocześnie jesteś osobą popularną i dysponującą wieloma różnymi asetami, że tak powiem. Trzeba mieć dużą asertywność, dużo dawać sobie na wstrzymanie, żeby jednak gdzieś człowiekowi oczko nie uciekło. No, test wierności w czasie dzisiejszego wywiadu zdajesz w 100%. Patrzysz twardo przed siebie, chodzą dziewczyny, jest weekend. No słuchaj, ale jestem zdrowy, ja też się rozglądnę, wiesz, gdzie ładna kobieta zgrabna. To przyjechać z żoną jechałem, na Manhattanie byłem i taka ładna idzie. I mówię, a gdzieś te oczy, gdzieś tam. Nie, no tak, drodą, no obejrzałem, ja ci patrz przed siebie, mówi, no wiesz, no kontrola, czy nie, ja no, oczywiście, przecież jestem człowiekiem i mówię, idzie piękna kobieta zgrabna, i w Polsce, przecież ostatnio mówię do Mateusza, mówię, ty Mateusz, piękna kobieta,
No ale to jest nic złego, no. Nic, to jest normalne, tak? Uważam, to jest normalność, że mówisz, że jest, wiesz... Ale też słyszałem, że miałeś kiedyś jakąś prowokację. No było to już nie jedna była prowokacja. Czyli wtedy, gdy miałeś karierę polityczną, tak, zdarzało się, że próbowano cię tam gdzieś w jakieś relacje obyczajowe wpędzić, tak? No oczywiście. No bo nie chcę naciskać, ale co możesz powiedzieć, to no możesz to powiedzieć. No wiesz, oczywiście, no i też i Bóg się tam się zdarzały, no ale słuchaj, ja mówię, jesteś, człowiek jest trzeźwy, ma swoje wartości, czyli panujesz nad sobą, no człowiek pewnie gdybym był pijany, może bym głupo narobił, no ale... I potem co, będę żałował tego całe życie? No bo wiadomo, to wszystko wyjdzie. To nie jest tak, że dzisiaj Adamek pójdzie gdzieś za róg, coś zrobi i nikt się nie dowie. No to wiemy, jak to jest. A po drugie mówię, tak jestem wychowany i ja uważam, i tak jest 100%. Jeżeli ja będę żył dobrze, staram się żyć dobrze i tak będą żyły twoje dzieci. I widzę to po mojej starszej córce, gdzie już ma córeczkę swoją, Kornelię, że ją pięknie. Tak powinno być. Ma męża Arka, też chłopak z kościoła, jego rodzice oczywiście i tak dalej. I jeszcze mi została jedna córka i właśnie kiedyś se siądę, jak Pan Bóg da dożyć starości, siądę sobie na fotelu i powiem, tak, w życiu dobrze robiłem i moje dzieci żyją pięknie. A gdybym miał pewnie burzliwe życie, robił głupie rzeczy, no to pewnie moje dzieci by zrobiły to samo, tak? I pewnie byś też był w innym miejscu na zawodowych ringach, prawda? No oczywiście. No, jednak wiesz, rodzina często jest fundamentem. Jeżeli był wielokrotnie, też dam wiele przykładów moich kumpli, wszystko było dobrze, zrobił jakiś błąd głupi w życiu, rodzina rozbita, już w ringu nie było tego, co miało być. Bo wiesz, niby wchodzisz do ringu, walczysz, jesteś wojownikiem, ale gdzieś w głowie zostaje moje dzieci, żona, druga żona, trzecia żona. I dam ci przykład. Siedzimy na imprezie, to tam z 2-3 miesiące temu taki to górol test. Mówi, patrzę przed jak z córką, nie? Tam miał po 55 lat. I mówi do mnie tak. I potem się go, ty, a... mówię, coś tam wypił, ale było okej, okay, nie? I mówię, co to z córką przyszedłeś? Tomek, moja trzecio. Trzecio? Jak się żyje? O, chłopie, tak. Palce lizać. Ja wiem, że kłamie. Dlaczego? No bo nie ma tak. I słuchaj, no to ja mówię, zaraz go sprawdzę. Pod lemu, takie grube drinki. Tak patrzę, 2 godziny minęło, już taki był, wiesz. I on mówi, i to go ruszą, go ty, godą. Czesiek, godaj sobie, prawda, jak to jest. A ja co ci powiem? Banę, ale trzeba żyć. Czyli dopiero wiesz, cześć mi powiesz, tak, nie no, pięknie. I widzę też to po moich kumplach, jak chodzą za rączki, tego, tutaj zadowoleni, ale nie no, to jest wszystko na pokaz. Jesteś przekonany, że zawsze będziesz ze swoją żoną? Chyba, żeby mi Pan Bóg rozum odebrał, no to wtedy może każdy może zgłupieć, tak, ale żeby tak nie było, to więc mówię, nie wolno, nie mówię już o używkach, o narkotykach i tak dalej, ale nie wolno, można wypić alkohol, ale mieć po prostu taką, wiesz, jakby jest stop i nie wolno, bo żeby pijany jest głupi. No ja powiem ci, jestem bokser, moja żona mówi tak, mądry niech pije wiadro, głupi niech nie pije nic. I coś w tym jest. A gdyby nie wiara w Boga i te wspólne wartości z żoną, myślisz, że twoje małżeństwo przetrwałoby próbę nie. czasu? Nie. Nie wiesz, że jeszcze, tak to mówią, show biznesie. No ja mówię, no jest sport, czy tam aktorstwo, czy piosenkarstwo. No mówimy o show biznesie. Widzimy, że rzadko spotkać jedno małżeństwo, które tam jest, nie wiem, 20-30 lat. No, sam widzisz, bo jesteś w Warszawie i tak jest, czy to Ameryka, czy Hollywood, no, czwarte, piąte. Na chwilę wszystko pięknie, fajnie, za chwilę znów zmiany, no ale takie to życie stargane, wiesz, na zewnątrz to mówię, pokazują wszyscy, że jest pięknie, nie? Na środku nie. To by tak, gdyby tak było, to by wszyscy tak robili, tak? No tak, ale wiesz, jestem przekonany, że to nie jest popularne w dzisiejszych czasach podejście. No i generalnie w związku z tym podejrzewam, że lwia część społeczeństwa nie do końca będzie
wiedziała, o jakich ty wartościach mówisz i wspólnym funkcjonowaniu. Dzisiaj mamy czasy, w których raczej się relacje gasi w zarodku, jak się pojawia pierwszy problem, a nie stara naprawiać. Masz jakieś sposoby na to, by wychodzić z różnego typu kryzysów, które można mieć w relacjach z drugim człowiekiem? Zawsze, czy to był problem tam w domu, nie miałem jakichś wielkich problemów, ale czy tam jakieś kłótnie, czy cokolwiek, zawsze i tak nauczę moje dzieci modlitwa. Różaniec, spowiedź święta i Eucharystia. A ile razy przeczytałeś Biblię? Z oddechy do oddechy nigdy nie przeczytałem, ale czytam sobie, staram się, chociaż teraz w Polsce, mówię szczerze, nie lubię kłamać. Brewiarz odmawiam to z Pismo Święte, kapłani odmawiają rano i na wieczór. Odbywam różaniec. Biblii nigdy nie przeczytałem całej. Tam Dzieje Apostolskie sobie przeczytałem, ale całego Starego Testamentu. Czyli tam... jakby ufasz w interpretację Kościoła? Słuchaj, Kościół jest święty. Ludzie są grzeszni, tak? Bo mówią, nie chodzę do Kościoła, bo ksiądz robił to, tamto. No ale to kapłan to jest też człowiek, tak? I on ma słabości, jak każdy. A Kościół jest święty, jest Boży. Więc Kościół... Dzisiaj idąc na Eucharystię, będąc po spowiedzi świętej, mogę iść przyjąć ciało Pana Jezusa. Aniołowie nam tylko właśnie tylko tego jednego zazdroszczą, że my, niegodni, możemy przyjąć ciało Chrystusa Pana do swojego serca. Byłem ostatnimi czasy na pogrzebie kolegi, który był osobą niewierzącą i on zawsze powtarzał, że nicość wcale nie jest taka zła. I faktycznie, gdy wkładana była pod ziemię jego urna, pomyślałem sobie, że coś w tym jest, że nawet w takiej idealistycznej formule wcale to życie po śmierci nie jest czymś upragnionym dla wielu osób, kiedy nie wie do końca, na co się pisze, prawda? No to właśnie mówię wiele razy, bo też dyskutują ze mną, o ty taki robisz, że jesteś wierzący, tego. A czemu tak? Mówię, że masz jakieś pieniądze, możesz tego, możesz żyć, co luźno. A ja mówię, słuchaj, to życie biegnie szybciej niż myślisz. Że ja mówię, teraz byłem młodym chłopcem, 15-20 lat, już mam 46, jestem dziadkiem. Ile Pan Bóg da pożyć? No, tylko Pan Bóg wie na niebie. No i za chwilę przyjdzie starość, staniesz na sądzie ostatecznym i co odpowiesz Panu? Dałem Ci to, poddałem Ci tych ludzi, poddałem Ci tych, tak jak to mówią, statek, nie siadam, bo zatonie. Posyłam Ci tych ludzi, nie skorzystałeś z tej łaski. No i potem co? A przed nami wieczność. No. Jesteś przekonany? 100%. Na podstawie czego tak stwierdzasz? Na przykład kiedyś siedziała mi się ciocia, z 10 lat temu. Modliłem się za nią, nawet na mszę świętą. I przyszła do mnie we śnie i powiedziała do mnie tylko... miała łaskę u Boga, że mogła przyjść i powiedzieć, bo tam nie ma za wiele informacji. I powiedziała do mnie tak, aleś jest fajny, aleś jest fajny. I obudziłem się, więc powiedziałem potem do znajomych, mówię do kuzyna, modlitwa i Eucharystia za mamę. Także jest życie wieczne, jest piekło albo niebo, to mamy, dzisiaj mamy mój taki dobry ksiądz, mamy dobry kontakt, Michał Olszewski, mówi, jesteśmy wolnymi ludźmi, Bóg związał sobie ręce, dając nam wolność, mamy wybór dobra albo zła. A jak wybierzemy, no to od nas zależy. To nikt nie jest dzisiaj skazany, że ja mam robić to. Nie, mam wolną wolę. Dzisiaj mogę iść, nie wiem, zrobić głupie rzeczy, kogoś zabić i tak dalej, albo mogę iść do kościoła pomodlić się. Nikt się nie wstrzymuje przed tym zrobieniem dobra albo zła. No, mamy wolną wolę. Mhm. Pytam o to z tego względu, że jestem właśnie ciekaw, jaki jest Twój fundament związany z tą wiarą, bo często się do niej odwołujesz i nawet w czasie pytań związanych o pieniądze zaraz o Bogu mówisz, więc to jest faktycznie... No bo, a popatrz, ilu ludzi, nie mając nic, dorobiło się pieniędzy, no i zgubili. Pieniądz jest potrzebny w życiu, bo jak go nie masz, no też jest... No bieda, nie? No ale nagle dorobili się od razu zero pokory, pycha, no bo on jeździ Mercedesem, czy jeździ na Rolls Royce'em, no od razu, nie wiesz, tutaj piąta dziewczyna, tu, no słuchaj, no to jest
Pan Bóg daje człowiekowi talenty i możesz się rozwijać, ale też daje no właśnie tą wolność. Czy pójdę tą samą drogą, którą byłem wychowany, którą szedłem, czy też zwariuję. Ja też mogłem zwariować. Ja nie miałem przecież... Mama to nie było przecież, się chleb jadło z masełkiem. Babcia jeszcze się do pamięci, no, sery jakieś się brało, śmietany, jajka. I się żyło, tak? No i co, nagle coś zarobiłem więcej i mogłem zgłupieć, tak? A czemu nie? No bo jest właśnie ten fundament. Mama zaprowadziła do kościoła, byłem ministrantem. No i modlę się do dzisiaj i Bogu dziękuję i tak mamy moje dzieci. A rodzinie często zdarzyło Ci się pomagać? Albo czy w relacjach biznesowych też jesteś pełen miłosierdzia? Wiesz co, siostry pracują fizycznie. Moja starsza siostra ma 57, 8 lat, no to są starsze ode mnie. Pracuję, ale mam kontakt stały z rodzeństwem i mama, wczoraj rozmawiałem, dzisiaj rozmawiałem, wczoraj rozmawiałem, już jest dobrze, pyta się kiedy przyjadę, mówię, mama przyjadę, no zawsze trzeba tam parę złotych mamie dać, no bo mówi, Polsce teraz drogo, no to byłem. Ale starcie chyba, nie? No to zawsze mamu się trzeba pomagać, no bo wiadomo, matka się ma jedną, tak? I też to pokazujesz dzieciom, że jakby nam kiedyś na starość czego zabrakło, no to mają też pomóc nam, tak? No, czyli to takie trochę też dbanie o własny interes przez wzór. No masz wzór do naśladowania, masz rodziców. No, ja nie miałem ojca, no, tak, dlatego mówię, że jak tu Bogu dziękować, że mnie zszedł na drogę, wiesz, paskudną. Dzisiaj nie siedzę w więzieniu, a mam rodzinę i mam dzieci, no to jak Bogu nie dziękować? Tam człowiek sam z siebie jest słaby, no bo jestem słabym człowiekiem. Natomiast jak wracamy do tych kwestii związanych z miłosierdziem w kwestiach biznesowych, no to miałeś takie sytuacje, że gdzieś stwierdziłeś, może jemu ta prowizja menadżerska jest bardziej potrzebna niż mnie, niech sobie chłopak zarobi. Czy jednak tutaj jest taka twarda egzekucja? Gdy na przykład jeszcze z Andrzejem Gimi, który się do pamięci, współpraca była, zawsze dawałem mu więcej niż powinienem. Mimo nawet wtedy, gdy już nie przyjeżdżał do Stanów, przyjeżdżał tylko na walki, te ostatnie walki. Ale mu się to należało, mnie trenował tyle lat, gdyby pewnie Pan by mi nie dał go w moim życiu, nie byłbym też w tym miejscu, tak? No więc mam szacunek do ludzi, bo współpracowałem z nimi i to był dobry człowiek. A jeżeli ktoś jest, nie wiem, kumpel, nie wiem, widzę, że jest nieuczciwy, nie ten, to ja od razu gnam, mówię, chłopie, do kościoła, idź lepiej, idź się pomóc. Nie ma tej, jak to się synchronizacji. Mówi, synchronizacji nie ma, no, trzeba zatrzymać samochód, pyk. Tak. Słuchaj, tutaj dołożymy troszeczkę gazu. Tutaj? Bo szykuje się na rajdy. Mateusz Hatkosz mówi, że jest tam propozycja, bym pojechał na rajdzie. Może Barbórki. Ale tu umiesz jeździć samochodem dobrze, tak szybko? Nie jechaj ze mną? Nie. Teraz pojadę. No to ten nie nawariujemy, ale bardzo szybko lubię jeździć. Nie mam lęku. Szybko to nie znaczy, że dobrze, nie? Dobrze jeżdżę, bo kto ze mną jeździ, to... Masz przed sobą pas pustej drogi, ale na końcu tej drogi już na ciebie czeka policja. To koledzy. Myślisz, że będzie mandat? Nie ma takiej opcji. No zaraz się okaże, no. Ale pełna kultura faktycznie, 50 na godzinę. Nie no, czuć, ale wiesz, dwie ręce na kierownicy muszą być. Muszą być, tak? Ja mam taką dupną rękę, że... W Stanach Zjednoczonych nawet pasów nie przepinasz? Nie, wiesz co, kiedyś mówił mi taki znajomy, że właśnie nie miał pasa, jako on nie miał ten, a pasażer miał, on wyleciał z samochodu, po prostu jedziemy, tak? Tak. Wyleciał z samochodu, a ten właśnie miał pasy i zginął. I mówię, to by przeznaczenie, czy masz, czy nie, to mówię, nie zapinam pasu. Czyli masz takie podejście, że jednak bezpieczniej jest, gdy pasy ma się nie zapięte, ale wiesz, że to ale nie, statystycznie, no to przecież to nie jest prawdziwe stwierdzenie. No nie, oczywiście żartuję. No wiesz co, gdy jadę bardzo szybko, tak jeździmy, pojedziemy za chwilę do Rzeszowa, no to pasy trzeba przypiąć, no bo lecimy na autostradzie, wiadomo, to są prędkości, wiadomo, przy prędkości 160 czy tam... Czy zrób kółeczko na rondzie i potem sobie skręcimy pod sklep. Przy na prędkości 200 na godzinę uderzeniu, no to wiesz co, jesteś trupem, no to nie ma o czym gadać, że jest to bezpieczeństwo i gdy się szybko jeździ, się zakłada. A w Stanach nie, w Stanach nie możesz jechać szybko, bo
jest to nieopłacalne, bo zaraz policja cię złapie i idą ubezpieczenie do góry. Hamujemy. Damy radę, spokojnie, słoneczkę. Nie takie rzeczy się robiło. Miałeś już jakieś perturbacje związane z prowadzeniem malucha? Popatrz, tutaj nas pan pozdrawia. Szybka w dół. Jestem panem dużego maluchu, słucham, także pozdrawiam serdecznie. A pana Tomasza Adamka? Słuchaj, jak chcesz, to się zamienimy. Dobra, jak już jechaliście, to ciebie poznałem, Tomasz pierwszy, bo poznałem malucha, zwolniłem specjalnie, super robotę. Dzięki. Bardzo fajnie. Miałeś jakieś perturbacje na drodze, jakieś sytuacje stykowe związane z motoryzacją? Znaczy, jeździłem kiedyś, byłem w takim programie mój pierwszy raz, już go chyba nie ma. To lata temu też, to prowadził Kryszak. I wtedy jeździłem z bębenkiem, jeżeli dobrze mówię, taki rajdowiec. Mój pierwszy raz był taki program właśnie, chyba na drugim programie, nie pamiętam. I tu czy tu? Prosto. I na rondzie zawracamy. I jeździłem właśnie, takie było moje marzenie. No, jeździliśmy właśnie na jakieś tam, wiadomo, straż, karetki. Pierwsze jechałem z nim, no wiadomo, że on jechał szybciej ode mnie, no wiesz, auto wyczute i tak dalej. Ale potem ja jechałem i on do mnie mówi, nie boisz się prędkości, nie, no jak się, bo się nie boję ciosu przyjmować, to się nie boisz i szybko jeździć. I lubię szybko jeździć, czuję taką adrenalinę, taki jestem pobudzony. No i tak właśnie się z Mateuszem mamy jakiś rzadkoszem kontakt od jakiegoś czasu. No a jego brat właśnie jeździł, no ja mówię, ty, może ja się kiedyś bym przejechał, no i coś, może coś z tego wyjdzie. No nie, wiem, że są to wielkie koszta. Prosto, tak? W lewo, tak? Są to wielkie koszta, ale mam nadzieję, że pozyskamy sponsorów. I bym w takim razie rajdzie barburki. No, wymusiłeś. Pan słusznie zatrąbił. Syneczku, bo wyjdę. Co pokazujesz, chłopie? Ty nie wiesz, co ty robisz. Coś ci pokazywał, tak? Coś na rękę pokazywał. Syneczku, no to nie. Weź go tutaj z prawej, weź, żeby mógł, może o coś chciał zapytać. I no roz, baba, to baby są gorsze niż chłopy. W lewo skręcamy, przyhamuj tutaj troszeczkę, tak? Wiesz. Damy radę. Na skrajny lewy pas, damy radę? Tak, no przecież. Mam wrażenie, że bardziej się spłaciłem podczas tej podróży, ale ogólnie całkiem dobrze prowadzisz. To trzeba przyznać, że biegi płynnie wchodzą. Tutaj w lewo, tutaj w lewo. Tu, tak, ale już nie zdążymy. Już nie zdążymy, nie, bo nie ryzykujmy. Nie bój się, za damkiem jedziesz. Czyli samo tutaj wiesz. Tak, no i co? Dosie, godałem górole. W lewo, tak? Tam. O Jezu. Aha, jesteśmy. Jak to godałem? Dosie. Wow, a to jak ty się boisz przy 20, to byśmy 200 lecieli. Nie, ja mam świadomość co do tego, że z tym samochodem trzeba się obchodzić w sposób szczególny, a jednocześnie, wiesz, każdy ma wideorejestrator i potem nie trudno znaleźć jakieś nagranie w internecie, w którym nikt nie wie, kto prowadził, bo malucha widać z tyłu i wszystko leci na moje barki, więc to było dbanie o swój własny interes, ale wy z kolei teraz chyba wiecie, dlaczego nie każdy mój gość ma szansę poprowadzić samochód, także Tomaszu, szanuję za odwagę, tak? Jedziesz prosto. Albo dałeś go ze strachu. No tak. Czy coś tytułem zakończenia naszym widzom chciałbyś przekazać? Cóż, pozdrawiam malucha. Złoty jak gołąbek. Miła rozmowa, dziękuję, pozdrawiam wszystkich fanów i zachęcam do malucha. Nie każdy ma tą możliwość pojechania się, no bo złoty chłop, złoty maluch. No tak, trochę przenośni na sam koniec, tutaj skręcamy w lewo, tymczasem jechać czy nie? Skręcamy w lewo. Chciałem tylko przehamował, wymusić troszeczkę, nie? Ale nie będziemy chłopa stresować, bo jeszcze... Zachęcamy generalnie do bezpiecznej jazdy na co dzień. Tomaszu, naprawdę bardzo dobrze prowadzisz. Trochę takiego chaosu musiałem tutaj wprowadzić pod publiczkę, żeby też się coś działo. Ale powiedz szczerze, po 20 tam latach, nie wiem, ile mówiłem, malucha nie mam, 90 od... 20 kilku lat. Tak, czyli skrzynię zbiegam, chociażby tu wąską, bo to mam dość, mam duże i szerokie stopy, ale radzę sobie.
Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Serdecznie zapraszam do komentowania, do tego, żebyście napisali kilka słów od siebie o naszym dzisiejszym gościu, o wielkim mistrzu, a także może macie jakieś propozycje na kolejne odcinki, to też serdecznie zapraszam i do tego, żebyście je zgłaszali. Piszcie dobrze, nie denerwujcie Adamka. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i to, jak to mówią, to co złego, to nie my. Dziękuję, do widzenia. Dzięki wielkie. Zbijamy piąteczkę. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? Czytał Tomasz Knapik.